Proszę. Zmieniłaś zdanie co do tego grać, Luda? Jak miałoby wyglądać to? Dobra, zaczniemy od podstaw. Te naktowie zawsze mówią, że napad maszyn to gra czystej strategii. Każdy gracz ma zestaw pionków. Każdy pionek to jakaś maszyna, a każda maszyna jest warta inną liczbę punktów zwycięstwa. Aby wygrać, musisz zdobyć 7 punktów zwycięstwa za niszczenie maszyn przeciwnika. Zapamiętanie własności każdej maszyny może być trudne, więc będziemy używać notatek, by je śledzić. Widzisz liczbę w prawym górnym rogu? To liczba punktów zwycięstwa, które dostajesz za zniszczenie tej maszyny. Notatki mówią też, jak daleko przesuwa się figura, jak potężne są jej ataki, jaki jest jej zasięg ataku, i oczywiście wytrzymałość. Na razie wystarczy. Gramy. Resztę zasad wyjaśnię po drodze. Plansza jest moja, więc to ja wybieram, kto zaczyna. To twój pierwszy raz, więc masz pierwszy ruch. Zwykle można wybrać figury, które znajdą się na planszy, ale te wystarczą. Weź figurę po swojej prawej i przesuń ją do przodu. Pamiętaj, że każda maszyna przemieszcza się na określony dystans. Jeśli zapomniałaś jaki, sprawdź w notatkach. To łatwe, nie? W jednej rundzie możesz przemieścić dwie maszyny, więc wybierz drugą figurę. Świetnie. Nie masz już wiele do roboty, więc po prostu zakończ turę. Ruszamy dalej. A teraz ja przesuwam swoje figury. I wracamy do ciebie. Tym razem może spróbuj zaatakować moje figury. Najpierw użyj tej maszyny po prawej. Teraz przesuń ją, kiedy wykonujesz atak. Porównujesz siłę bojową swojej maszyny z siłą przeciwnika. Siła bojowa maszyny to wypadkowa wartości terenu, na którym stoi, oraz jej siły ataku. Na tej planszy mamy tylko łąki, które nie mają żadnego wpływu na siłę bojową maszyn. A maszyna, którą atakujesz, ma 2 punkty siły ataku. Zatem łączna siła bojowa twojej maszyny wynosi 2 punkty. Skoro moja maszyna akurat nie atakuje, to ma 0 punktów siły ataku. I tak jak twoja maszyna, teren łąkowy nie wywiera na nią wpływu. Czyli różnica siły bojowej między tymi dwiema maszynami wynosi 2 punkty. To oznacza, że twoja maszyna zadaje 2 punkty uszkodzeń mojej. Rozumiesz wszystko? Wiedziałam, żeś bystra. A teraz zaatakuj moją maszynę. Nie wstrzymujesz ciosów, co? Teraz weź swoją drugą maszynę. Jak widać, nie możesz jej przesunąć tak daleko, by atakować moją. Ale możesz ją zmusić do biegu. Dzięki temu pokona jedno pole więcej. Spróbuj. Wadą biegu jest to, że twoja maszyna nie może teraz atakować. W takich przypadkach niektórzy gracze lubią zaryzykować i przeciążyć swoją maszynę. Przeciążenie umożliwia atak tuż po biegu, ale twoja maszyna odniesie 2 punkty uszkodzeń. Więc korzystaj z tego oszczędnie. Spróbujmy teraz, żebyś zobaczyła, o co chodzi. To
tyle, jeśli chodzi o twoją turę. Teraz pokażę ci fajną sztuczkę. Ta twoja maszyna, ta najbliżej mnie. Weź ją do ręki. Identycznie jak w dziczy. Maszyny mają mocne oraz słabe punkty. Te cechy widać na figurach. Niebieski pokazuje, gdzie pancerz jest najgrubszy. Jak tam trafisz, spowodujesz uszkodzenia, ale małe. Czerwony pokazuje słabe punkty maszyny. Traf tam, a zadasz potężny cios. Patrz, pokażę ci. Obróć tę figurę w stronę mojej maszyny. A teraz spuść jej łomot. I schodzi z planszy. To twój pierwszy punkt zwycięstwa. Potrzebujesz ich 7, więc gramy dalej. Twoja maszyna zaatakowała, ale się nie ruszyła. Śmiało rusz się nią w dół w stronę mojej figury. Zaatakowałaś maszynę i przesunęłaś figurę. Ale jeśli przeciążysz swoją maszynę, możesz znowu zaatakować. Patrząc po wytrzymałości twojej maszyny, będziesz musiała ją poświęcić, aby wygrać. Czasami to dobre rozwiązanie. Przeciąż maszynę i zaatakuj mnie znowu. To zobaczysz, co mam na myśli. Dobre, nie? Ponieważ obie nasze maszyny zeszły z planszy jednocześnie, obie dostajemy za nie punkty zwycięstwa. Dobra wiadomość jest taka, że ponieważ to ty atakowałaś, dostajesz swoje punkty przede mną. Co oznacza, że zdobędziesz 7 punktów zwycięstwa jako pierwsza. Dlatego właśnie czasem poświęcenie figury to najlepszy sposób na zwycięstwo. Zauważ, tym razem nie udało ci się zdobyć 7 punktów zwycięstwa, ale zniszczyłaś wszystkie moje figury. Co oznacza, że wygrałaś! To nie było takie trudne, prawda? Pamiętaj tylko, żeby zawsze znaleźć najlepszy teren do ataku. Będziesz zaskoczona przewagą, jaką możesz dzięki temu zdobyć. Ta wiedza raz czy dwa ocaliła mi tyłek. Zapamiętam to. A, bym zapomniała. To moje zapasowe figury. Chciałabym je podarować samej zbawczyni południa. To mały zestaw, prawda, ale powinien wystarczyć do zagrania w napad z niemal każdym przeciwnikiem. A może nawet zechcesz kiedyś poszukać rzeźbiarzy figur? Mają wszystkie rodzaje figur mogące przechylić szale zwycięstwa na twoją korzyść. Potrzebują wyłącznie odpowiednich materiałów. Lub możesz znaleźć takie figury w dziczy. Ja na przykład sporo zgubiłam podczas polowania na maszyny albo mocnego picia. A, nie musisz dziękować, to sama przyjemność pomagać nowym graczom. Więc, jak chcesz naprawdę pograć, to mam dużo innych plansz. Jak chcesz, mogę cię też nauczyć kilku nowych sztuczek. Dzięki. Przemyślę sprawę. Wróć, kiedy zechcesz, Ruda. Nie chcę być w... Aloy, proszę, usiądź. Jesteś pewnie zajęta, rozumiem. Wiedziałam, że nie oprzesz się dobremu towarzystwu. Jednak przyszłaś na piwo, co? Proszę, siadaj. Podajcie jej kufel, ludzie. Nie spodziewałam się, że wpadniesz.
Rzadko robię to, czego chcą inni. I o to chodzi. Na ogień i rożę. Na ogień i rożen. Daje jak z dobrego miecha. Kuźni może nie naprawi, ale pozwala zapomnieć o kłopotach. Jakich? Żeby jedno. Mamy zmarłych po ataku kolcogrzbietów, przestój w pracy, Ulwunda nabierającego pary w sprawie koncesji. Hej! Żadnej broni na stole! Ach, nie słuchaj mnie. Wszystko naprawi chłodne piwo i walnięcie w twardy łeb. A co do kolcogrzbietów bez nadziei? Skąd się one wzięły? W tym rzecz. Nikt naprawdę nie wie. Pojawiły się ni stąd, ni zowąd i spustoszyły dolinę, jakby wypadły z kuźni. Straciłam ludzi, ale słyszałam, że straż stara się je zlikwidować. Powiedz, przechodzili tędy? Wpadli na chwilę po zapasy. Ulwund nie był zadowolony. Jeśli wybiją kolcogrzbiety, nie będzie mógł grać na tragedii. Jak kolcogrzbiety w beznadziei miałyby mu pomóc? Dwa słowa. Dekret koncesyjny. Skoro nikt nie wie, skąd się tutaj wzięły, Ulwund zaczął obwiniać Otto Kardża. Ma nadzieję, że odnowi stare urazy i namówi innych do strajku w sprawie koncesji. To jego kolejna próba. Próbuje podburzać robotników, odkąd zjawił się w miasteczku. I ludzie naprawdę mu wierzą? Wielu dużo wycierpiało przez szalonego króla za krwawych łowów. Daj im pretekst, a obwinią Kardża o wszystko. Cholerni łapacze Kardża. Myślałam, że będziesz w Wolnogórze. Wiesz, po tej wielkiej bitwie w Południku pojechałam. Ale wszystko szło tam gładko, więc wróciłam. Wtedy usłyszałam o odbudowie tutaj i uznałam, że może się przydam. Od tego czasu tu siedzę. Zawsze możesz odejść. I wrócić na wschód? Nie. Nie zostawię rozpalonej kuźni. Poza tym, ktoś musi wisieć nad głową tutejszym robotnikom. A co do Ulwunda? Wszystko kręci się wokół niego. Jak doszedł do władzy? Przybył tutaj jak wiewióra goniąca jakiś wielki orzech. Wiedział, że do odbudowy miasta trzeba drewna i kamienia. Więc wycisnął sakiewki w całej sprężynie, przekonując ludzi do wysuwania roszczeń do wszystkiego, co cenne w beznadziei. Rzecz w tym, że wszyscy bankierzy wiedzą, że to ziemia Kardża, a Król Słońce może w dowolnej chwili odrzucić roszczenia. Dlatego rozpaczliwie pragnie, by sędzia podpisał dekret koncesyjny. Ten dekret koncesyjny, o co tutaj chodzi? Jak miałby pomóc Ulwundowi? To wielki kant i tyle. To pismo rozstrzygające wszystkie roszczenia Oseramów do beznadziei, choć żyją na ziemi Kardża. Co oznacza, że Kardża nie mogą odrzucić ich roszczeń co do lasów czy złóż rudy i kamienia. A więc inwestorzy z Włości nie ponosiliby ryzyka, wystarczyłoby sypnąć okruchami i rozwijać interesy. A skoro Ulwund ma udziały w tych wszystkich roszczeniach, stałby się bogatszy niż złomiarz w kupie śmiecia. Nie mówiąc o tym, że złomianki stałyby się gminą Oseramów, więc mógłby kupić dość głosów, by zostać rajcą. To sprytny stary borsuk, przyznaję. Jak będzie dalej naciskać, sędzia w końcu podpisze tę koncesję. Chyba czas już na mnie. Dzięki za napitek. Na razie, Petro. Na razie, Aloy. Prawie cztery. Ostatnim razem jak byłem, to już chodził. Oj, a mnie znów ominęły.
Jedzenie, ruda! Witamy cudzoziemca. Idealnie proste linii. Martwa maszyna. Pewnie kolcogrzbiet. Może Erend go pokonał. Kolcogrzbiety dorwały tych Ozeramów. Oby Erend i pozostali strażnicy byli cali. Ziemia jest przesiąknięta kwasem. Robota kolcogrzbietów? Chyba dam radę wejść na to urwisko. Może na szczycie jest coś ciekawego. Ten kolor wyglądałby ciekawie na moim pancerzu. Stara strażnica Kardża. Ciekawe, co jest w środku. Z tego będzie dobry barwnik.
tego dobry barwnik. Dobrze, już prawie. Udało się. Tu jest kolejne urządzenie. Soczewka. Później pomyślę, co z nią zrobić. Widzę stąd prawie całą dolinę. Nic dziwnego, że Kardża zbudowali te strażnice. Przegniłe drewno i kruszający kamień. Oby wytrzymała.
bardziej czysta tu nie będę. Oof.